Witam kolejny raz na kanale Kwasogranie. Rozpoczynamy kolejny odcinek Prawa Kolejca z Terami Stalmielec. Cieszę się, że kiedy został, dobrze się zgadzamy, Budziński. Zgadzamy się, dobrze się spisałeś, ok. No, będziemy szukać wzmocnień. Tak, kiedyś mówiłem, dlatego szukaliśmy polskich napastników, polskich zawodników. Wolałbym, że Polacy dołączyli do tego zespołu, żeby to na nich skupić się podczas wyboru transferowych wzmocnień, ale wiadomo, że nie zawsze będziemy w stanie sprostać temu zadaniu i kupić zawodników o polskich korzeniach, o polskich. Po prostu Polaków. I teraz no musimy czasem przeprowadzić transfer zagraniczny. Tak, tutaj Manu został sprowadzony. No, musimy mieć Nagatsuka. Dobra, nie jest transfer Nagatsuka. 237 lat, zaakceptuj. Ok, myślę, że fajnie, że zostanie wytransferowany taki zawodnik. I teraz ruszamy dalej. Czekamy na kolejne oferty. Co miesięczne procedury nie ma. Proponowanie z Irlandia Północna, odrzucamy ofertę. Tak mówię, na razie skupiam się na drużynie Stali Mielec, nie czekamy na nowe wyzwania. Ruszamy na mecz z Piastem Gliwice, mecz wyjazdowy. Nie zmieniamy nic w składzie, może Stoica wyjdzie, może Szczytowski wyjdzie. Stoica może zostać cofnięty, choć naprawdę jego wejścia są pomocne. Ale musimy też pamiętać o tym, że jeżeli sprowadzimy jakiegoś napastnika, no to wydaje mi się, że bez sensu trzymać Stolicę, więc jeżeli zostanie cofnięty przez swój macierzysty klub, no to też nic nie stanie wielkiego. Szczytowski na szczęście od czasu do czasu wychodzi, więc myślę, że nie będzie takiego problemu. Teraz Tomasiewicz rozgrywa piłkę spokojnie z Manu. Manu czeka tutaj Manu na graczy ze środka pola. Mak się pojawił, Domański. No, Domański niestety został poturbowany i przyjęta piłka, ale Sitek już ma futbolówkę między nogami. Domański z powrotem. Manu niedokładnie. Domański do Manu. No i piłka pod nogami Wilczka. Wilczek, Hetlik, dobrze wraca do Mański, dzisiaj pracuje za dwóch. Manu, Göttinger, Manu, świetne wyjście Manu do środka, do Maka, Mak, Zawada, Zawada, Sitek. No i w ostatniej chwili przeszkodzili mu gracze Piasta Gliwice, wygrywając pojedynek. Tomasiewicz. Kolejna okazja, przycisnęli teraz piłkarze Stali Mielec, zamknęli w drużynę Piasta Gliwice pod swoją bramką. Oskar Zawada strzela, zablokowany ten strzał, nie może sprawdzić bramkarza, żaden napastników Stali Mielec, ta piłka nie dochodzi po prostu. To Kądzior, teraz pierwsza chyba akcja Toril. Pierwsza akcja Piasta Gliwice, ale na ten moment czy uda im się dośrodkować? Nie. Göttinger wypycha z pola karnego zawodnika Piasta Gliwice. No i teraz lekka przewaga Stali Mielec. Manu, no niestety też dużo niedokładności wśród piłkarzy Stali Mielec. Aj, fauluje tam zawodnik Stali. Bez dyskusji, na szczęście było się bez żółtej kartki. No i teraz mają okazję piłkarze Piasta przeprowadzić atak. Czy to będzie pierwszy kontakt z bramką, z piłką? No, Strączek i jeszcze raz, tak jest, pierwszy strzał. No i już groźnie pod bramką Strączka, Żyro. Do Grzesika. Grzesik, daleka piłka do Sitka, nie ma spalonego. Rozgląda się Sitek, schodzi do środka, do Domańskiego podanie. Domański, Mak, delikatnie Mak, to nie był strzał, to było podanie
w stronę bramkarza był spalony lub fał na blachu Czerwiński. Toril. Toril, świetnie domański. Dzisiaj kawał dobrej roboty tego piłkarza w tym meczu. Naprawdę świetnie pracuje. Mak próbował dośrodkować do Zawady. Nie udaje się, piłka zatrzymana. Domański próbował piłkę skierować właśnie do Domańskiego. Toril, piłka do środka. Zagranie do Hetleya, Hetley widzi Wilczka, Wilczek wrócił do polskiej ekstraklasy, Wida, no i teraz trzeba go zablokować, jest Strączek, Strączek, świetna interwencja polskiego bramkarza, Göttinger. Błąd Göttingera, żeby się nie zemścił ten błąd na piłkarzach Stali Mielec i Boksal. Próbuje wyjść z akcją. Teraz zatrzymanie Tomasiewicza. Tomasiewicz, dobra piłka do Zawady. Oskar Zawada niepotrzebnie wprowadza tutaj element kiwki. Domański przechodzi, mija tutaj zawodnika bez faulu, odbiera mu niby. Przewraca się Domański, ale sędzia uznaje, że nie było faulu. 0-0 po pierwszej połowie. Na razie bez zmian. Świetny mecz moim zdaniem Domańskiego. Przyda się troszkę więcej ruchów, linii pomocy. Na pewno wejdzie Kłos, może wejdzie Wrzesiński. Ale dajmy jeszcze pograć chwilę zawodnikom, którzy zostali wybrani do pierwszej jedenastki. Dajmy im szansę się pokazać. Teraz trzeba tutaj bronić. Puścili tą akcję i na szczęście Boksal przecina to podanie. Na krótko. Kądzior. Sitek już blisko. Dobrze, by zblokowali go. Manu ma przed sobą tylko dwóch zawodników, będzie spalony, tak jest, jest spalony, niestety, szkoda tej sytuacji, szkoda tej okazji, bo było naprawdę blisko. Chrapek. Dobrze, Chrapek rozgrywa tę piłkę. Cofają się piłkarze Mielca w obronie, no i na szczęście dla nich obyło się bez straty bramki. Boksal, Göttinger, w środku jest Zawada, traci futbolówkę, jeszcze próbuje odzyskać, walczy tutaj z pomocnikiem Piasta Gliwice, nie udaje się zatrzymać, Piast coraz aktywniejszy, Wilczek, troszkę ataki Mielca zsiadły. Dobrze, teraz Strączek broni przed utratą piłki. Manu pędzi, co sił w nogach. Manu, za nim Chrapek. Jeszcze Manu przyspiesza. Będzie dośrodkowanie. Ładna wbita piłka. Mija niestety graczy Mielca i trafia pod nogi, wprost pod nogi piłkarza ze Stali Mielec. 64. minuta. Trzeba wracać. Kolejna akcja groźnie się zaczyna. Dobre rozegranie piłki. Toril. Żyro schodzi za Torilem. Będzie próbował zablokować to dośrodkowanie. Na szczęście Grzesik udaje mu się to zrobić. Teraz piłka do Zawady. Ten rozpoczyna atak razem z Manu. Manu. Zatrzymanie Manu do Zawady. Zawada delikatnie. Jeszcze chyba ma piłkę przy nodze. Tutaj dokonamy zmiany. Zejdzie Mak, wejdzie Stolica. Kłos za Manu. I Wrzesiński za Sitka. Wrzesiński za Sitka. No, chyba był na spalonej pozycji piłkarz Stali Mielec. 69. minuta. Zmiana skrzydła. Jeden napastnik, który no, może wprowadzić świeżość w rozegraniu. Będzie strzelał, obił już poprzeczkę. I tutaj bramkarz Palach, bramkarz Piasta Gliwica, wybija na rzut rożny. Göttinger, Tomasiewicz szuka okazji do strzału. Tomasiewicz widział wolną pozycję. No niestety nie udaje się ta próba.
kaput Tomasiewicz. Jeszcze raz szuka okazji. Pala, niestety. W końcu może wejdzie Tomasiewicz. Kolejny raz do niego piłka. Tomasiewicz, strzał. I tam zawadę był blisko. Palach przyciska piłkę do piersi. Bliskie rozegranie. Palach. Kondzior. Nikt nie doskakuje do Widy, który ma sporo miejsca po tej lewej stronie. Teraz dobrze piłka trafiła do Wrzesińskiego. Wrzesiński rozpoczyna ten rajd. Rzucenie piłki do Kłosa. Kłos. No, dobrze się zachował, ale to podanie nie było najlepsze. 84. minuta. No, ciężki mecz z Piastem, ciężka przeprawa. Oby nie stracili bramki w tych ostatnich minutach. Rzesik. Kłos. Dobra piłka do Stoicy. Stoica obsługuje Wrzesińskiego. Wrzesiński wpada w pole karne. Wkłada do Stoicy piłkę. No i niestety plach. Znowu piłka ląduje w jego rękawicach. Teraz dobrze zawada. Próbuje od razu przejąć futbolówkę. A i tutaj błąd, Pyrka, Wilczek, no i kolejny raz Wilczek, dośrodkowanie do Widy, 90. minuta, to jest raczej ostatnia akcja piłkarzy Piasta. Muszą przejąć piłkę, no i niestety 0-0. Dobrze się stało dla Śląska, dla Piasta, dobrze dla Stany Mielec. Szkoda tego wyniku, szkoda tych dwóch punktów. Ale może lepiej remisowy mecz niż przegrana. Naprawdę bardzo dobre zawody Piasta Gliwice. Stracone punkty w tabeli. Druga runda. Już zobaczmy na tabelę. Na tabelę niepucharową, a ligową, 42 punkty, to jest na trzeci remis, mamy 3 porażki, cały czas prowadzimy w tabeli, no i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Mam nadzieję, że zdobędzie Mistrzostwo Polski. Gacuka został sprzedany, zobaczmy, 150 tysięcy trafiło do budżetu transferowego. No i teraz mamy kilku zawodników z Ligi Polskiej, które może przyjrzyjmy się im. Zacznijmy od pomocników. Jest Radecki, Mateusz Radecki z Radomia. Ok. Cisej, Grebowski, Kopczyński, Ciemilęcki. Żurawski, Jakub Kamiński, jest Kun na lewej stronie, Rakowa, no 1 300 000, dużo, Fornadrze, Kuwelicz, Nalepa z Jagiellonii, przyjrzyjmy się lepiej, Grebowski, Kalsztrum, Cisej, Cholewiak, 31 lat, Miguel Luis, ok, dobra, napastnicy. Napastnicy Lopez, Babicz, Castadana. To byłby ciekawy zawodnik, ale 1 600 000 za dużo, jak dla nas. Przemysław Mytkowski. Jego chcieliśmy, ale Orebro SK wygrało walkę. Czy wygrało walkę? No nie zdążyliśmy o niego zawalczyć, bo został sprzedany. Budkowski. Ok. I zobaczmy na obrońców. Kacper Chodyna, 2 miliony, fajnie. Gryszkiewicz, no tutaj nie byłoby źle, pozyskując tego zawodnika. Nielwus, Siplak, Ner, ok, Mosur. Jansak, Lechia, tutaj Kończkowski. Krzybek,
Damask, Kabadze, Malec, Matynia, Wdowik. My tak naprawdę, tak prawdzie potrzebujemy, no, wyzbywamy się linii pomocy, potrzebujemy pomocnika, potrzebujemy prawego pomocnika, bo Brzeziński może do nas nie przyjdzie. Potrzebujemy. Napastnika takiego jak może być Stoica, ale tak samo może być Joshua Sotirio, który no, nie wygląda źle, nie wygląda źle. Będziemy jeszcze tutaj patrzeć na zawodników, których będziemy mogli pozyskać, na zawodników, którzy mogliby wzmocnić nasz skład. Gordon z Barrow, Pich. No, Pich jest troszkę za stary, ale Tom Elliott, ale oczywiście, gdyby nie jego wiek, no to może i byłby podstawowym zawodnikiem naszego zespołu. Tyngham Johnson, prawa strona, no, wygląda świetnie, ale raczej do nas nie przyjdzie. Rose. No zobaczymy, jak to się potoczy. Zapraszam do oglądania, subskrybujcie, komentujcie, trzymajcie się, cześć.